Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chciałabym na szybko odpowiedzieć na niektóre z przedziwnych komentarzy pod moim ostatnim filmikiem, który przecież w ogóle nie był filmikiem na serio. Myślałam, że każdy z Was odbierze to z przymrużeniem oka. Któż by się spodziewał jakiejkolwiek burzy i wojny ideologicznej pod takim filmikiem? I co jest jeszcze bardziej dziwne, ów filmik doczekał się swojej riposty na kanale Weganizm to śmierć. Jak można w ogóle debankować czyjś klip muzyczny, gdzie piękna modelka, pokazując swoje zdrowe ciało, powtarzała w rytm muzyki frazę, że weganizm jest sexy? Czymżeż się tu kłócić? Dlaczegoż po prostu nie popatrzeć, nie posłuchać i na tym nie zakończyć? Już oczywiście pojawiły się zarzuty, że to niemożliwe, że osoba o takich kształtach, tak pełnych kształtach nie może być weganką. No cóż, no ja akurat mam dość podobne ciało do niej, będąc weganką i właśnie w tej chwili mogę powiedzieć, że mam dość podobne kształty i nawet rozmiary do niej, ponieważ wcześniej jako osoba młodsza byłam jednak zdecydowanie szczuplejsza. Dopiero teraz na weganizmie mniej więcej podobne osiągnęłam kształty, ale oczywiście o wiele bardziej przyjemnie jest popatrzeć na młodą, piękną modelkę niż na kobietę w średnim wieku, prawda? Ale o czymżeż tu dyskutować? A jednak, posypały się komentarze, więc przynajmniej do niektórych z nich odnieśmy się. I chciałam Wam pokazać kolejny przykład tego, jak nie można w żaden sposób wierzyć weganom i za każdym razem po prostu, kiedy widzicie jakąś informację w internecie, najlepiej sami sobie wszystko sprawdzajcie. Po pierwsze, czy zwróciliście uwagę, że po najechaniu kursorem na okienko wyszukiwarki automatycznie YouTube podpowiada jej hasło weganika i weganika.pl? To są pierwsze pozycje. Czyli wynika z tego, że osoba ta najczęściej wyszukuje haseł weganika i weganika.pl. Dlaczego? Czy ona kontroluje moją działalność? Czy ciągle sprawdza, co ja robię? Dlaczego ona próbuje mnie kontrolować i sprawdzać, co robię? Dlaczego jest to pierwsza propozycja jej wyszukiwarki? Dlaczego osoba nie mająca nic wspólnego z weganizmem, ponieważ powinna już dawno nie mieć nic wspólnego z weganizmem, powinna się skupić i kontemplować to swoje mięso. Skoro już taką sobie obrała drogę, niech się skupi na tym swoim mięsie, niech patrzy na nie, niech modli się do niego, niech się wgryza, niech się wsysa, niech je liże, niech się nim okłada, masuje, przytula do niego. Dlaczego wciąż kręci filmiki na temat weganizmu, skoro nie jest weganką? I nie ma Wam nic do powiedzenia na ten temat. Nie ma dla Was żadnej rady. Dlaczego kontroluje kanał wegański? Po drugie, usłyszeliście przed chwilą słowa Magdy, w których mówi, że klip muzyczny modelki Stefanii jest przykładem tego, jak nie można wierzyć weganom. Nie można wierzyć weganom, trzeba wszystko sprawdzać. Okej. No to zobaczmy w drugą stronę. Czy można wierzyć Magdzie? Zobaczcie, w jaki sposób skomentowała ten klip, co mnie osobiście wytrąciło z równowagi o tyle, że jest to argument, który non-stop jest powielany przez mięsożerców. Jest to próba zniechęcenia ludzi nieświadomych do weganizmu, osób, które nie mają na ten temat wiedzy. Jest to operowanie wartościowaniem estetycznym. Ktoś używa wartości estetycznych po to, aby bardzo skutecznie zniechęcić ludzi do nawet przyjrzenia się tematowi. Przypisuje się nam wzdęcia, gazy. Bardzo często, kiedy pada hasło weganizm, osoby takie jak Magda robią jakiś dziwny uśmieszek i sugerują, że weganie to gazy, to pierdy. Zaraz zobaczymy, czy ma to jakikolwiek związek z rzeczywistością i jakiekolwiek podstawy fizjologiczne. Widzicie komentarz, jeszcze zobacz, posłuchajmy, co ona na ten temat powiedziała. Vegan is sexy, no nie wiem, jak naprawdę byłam weganką, to wiem, że lata się po prostu do toalety, to pierwsza rzecz, jak się wstaje rano, to tylko jak się kładłam wieczorem, a gdzieś powiedzmy byłam w jakimś miejscu takim utrudnieniu, na przykład spałam przez tydzień w hostelu w Warszawie, ponieważ
szkoliłam się tam na trenera personalnego, to pierwszą myśl, jaką miałam, po prostu będzie, co będzie rano, jak będzie więcej osób, na przykład w łazience, łazienka będzie zamknięta, a wiem, że po prostu na weganizmie z samego rana po prostu muszę lecieć do toalety i no nie da się inaczej. To nie jest tak jak na tej diecie, kiedy jem to mięso i jajka, że czuję, że już jestem gotowa, żeby pójść do toalety, ale mogę pójść tak, że za 5-6 godzin jestem to w stanie kontrolować. Na weganizmie tego kontrolować się nie da. Stan, który Magda opisuje, ma swoją nazwę. Swoją nazwę medyczną, ponieważ jest to sytuacja patologiczna. Stan ten nazywa się biegunką. Biegunkę się leczy. Ciekawe, czy Magda podjęła próbę leczenia swojej biegunki. Obawiam się, że nie, bo przecież ona nie ufa lekarzom. Ona nie pójdzie do lekarza, przecież ona wszystko wie najlepiej. Nie pójdzie do apteki. Nie kupi na przykład czy to smekty, czy jakiegokolwiek leku na biegunkę. Nie postara się nawet diagnozować, dlaczego ma biegunkę. Bo prawdopodobnie miała i prawdopodobnie nadal ma przerost flory bakteryjnej. Wszystkie objawy, które ona zawsze opisywała na swoim kanale i także w swoich komentarzach, wskazują na patologiczny przerost flory bakteryjnej. Oczywiście ona nigdy tego nie starała się diagnozować, ponieważ jak zwykle, tak jak teraz, wszystko wie najlepiej, prawdopodobnie również wtedy, kiedy żywiła się roślinnie, również wtedy cechowała się podobną arogancją, wszystko wiedziała najlepiej i nie pofatygowała się do lekarza z tym swoim problemem, uważając, że wszyscy weganie cierpią na biegunkę. Ciekawe, czy sprawdziła, czy wszyscy weganie cierpią na biegunkę. Ciekawe, czy szukała informacji, bo akurat na temat i wzdęć, i różnych tego typu dolegliwości jest bardzo dużo informacji na kanałach wegańskich. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś ma nieprawidłowy, patologiczny przerost flory bakteryjnej, faktycznie powinien okresowo powstrzymać się od przyjmowania niektórych produktów roślinnych, zwłaszcza tych bogatych na przykład w błonnik. Niemniej zawsze jest to okresowe powstrzymywanie się od czegoś, co normalnie jest nam absolutnie niezbędne dla naszego zdrowia. Magda sugeruje, że wszyscy weganie na świecie cierpią na biegunkę. Podczas gdy jest nie tylko, że coraz więcej osób, które całe życie jest weganami, coraz więcej rodzi się dzieci wegańskich, już wyrasta nowe pokolenie wegan, odnoszą sukcesy w sporcie. Znany kulturysta Nimai Delgado przecież zbudował swoją ogromną masę i wygrywa zawody kulturystyczne właśnie odżywiając się wegańską. Takich osób jest oczywiście coraz więcej, ale pominąwszy już wegan, czyli osób walczących jednak o prawa zwierząt, są całe kontynenty, narody, kontynenty, które przez tysiąclecia żywiły się w praktyce, można powiedzieć, że roślinnie. Mówi się o Indiach, o Afryce, o większości krajów azjatyckich. Oczywiście Magda temu zaprzecza, bo przecież oczywiście tam jest kult krowy, nabiał jest tam ceniony. Jednak, niemniej, jeżeli wejdziemy w statystyki krajowe, okazuje się, że statystycznie na Hindusa przypada jedno jajko rocznie, mniej więcej, no może dwa jajka rocznie. Jest to tak śmieszna ilość, że sugerowanie Magdy, że Hindusi żyją dzięki tym 100 kaloriom i tym 7 gramom białka i całe ciało i całe życie zawdzięczają, temu jest tak. Już nie wiem, jakiego słowa użyć, żeby nie zabrzmieć zbyt dosadnie, bo naprawdę jest to tak potężna głupota, że słowo głupota to jest po prostu o wiele za mało. I nie, Magdo, nie jest tak, że wszyscy weganie chorują na biegunkę. Ja biegunki nie mam. Wcale nie jest tak, że się biegnie do toalety, nawet wcale nie jest tak, że się codziennie załatwiam, w moim na przykład przypadku. Prawdę mówiąc, dzięki weganizmowi załatwiam się w tej chwili bez bólu, bo wcześniej cierpiałam na ogromne zaparcia. Załatwiałam się może nawet raz w tygodniu i z ogromnym bólem, czasem wręcz mdlałam na toalecie z bólu.
W tej chwili jest mi lżej, nie cierpię, nie mam już żadnych takich dolegliwości, ale to też wcale nie jest tak, że wystarczy mi dieta wegańska, ażeby codziennie spokojnie się załatwić. Też muszę pamiętać o takiej dodatkowej ekstra wysokiej podaży błonnika. Czyli na przykład bardzo często gotuję sobie pęczak, który ma bardzo dużo błonnika. Muszę pamiętać, bo gdybym zjadła na obiad tylko ryż i warzywka, prawdopodobnie na drugi dzień bym się nie załatwiła. Prawdopodobnie byłoby to w dalszym ciągu raz na parę dni załatwianie się. Oczywiście jest ogromna poprawa, ale wciąż bez jakiejś ekstra ilości błonnika wciąż nie jestem w stanie załatwiać się codziennie. Więc to jest totalna bzdura, co Magda opowiada. Za chwilę przejdziemy do tematu wzdęć. Skąd się biorą wzdęcia? Człowiek nie trawi żadnych roślin, a tutaj po prostu was namawiają, żebyście jedli coś całymi dniami, czego człowiek absolutnie nie trawi. No to jest po prostu jakaś komedia. Jakiś absurd. Ja na ten moment jestem mniej więcej jakieś 2 lata weganką. Wcześniej jadłam mięso może z raz w tygodniu. Magda sugeruje, że przez ostatnie 2 lata dostarczyłam sobie 0 kalorii. Wszystko, co spożyłam w przeciągu ostatnich 2 lat, przeleciało przez mój układ pokarmowy i w formie biegunki go wydaliłam. Czyli tak naprawdę przyswoiłam 0 kalorii przez ostatnie 2 lata. Myślę, że jeżeli obejrzałeś jakiekolwiek moje wideo, jesteś w stanie odpowiedzieć, czy faktycznie wyglądam na osobę, która w przeciągu ostatnich 2 lat przyjęła 0 kalorii, absolutne 0 kalorii, 0 protein, 0 czegokolwiek. Tak, tak, w ogóle nie trzeba sprawdzać tego, co Magda mówi. Zobaczcie sobie komentarze tych wegan, którzy mają taką empatię. Się uda otworzyć, może mi się tu nie uda otworzyć, ale sobie zrobiłam print screena, zobaczcie. Bo tutaj akurat się odniosłam, możecie sobie sprawdzić później do tego, że, no, że gazy i tak dalej nie są sexy. Jaka jest odpowiedź, słuchajcie, tej empatycznej weganki? Jakie kry, gwiazdka, dwa gazy? 3 ostatnie kwestie na dziś. Po pierwsze, empatia. Po drugie, temat gazów i wzdęć. Po trzecie, czuję się zobowiązana powrócić do tematu wyzwania, jakie rzuciłam Magdzie już jakiś czas temu. Za chwilę do tego wrócę i omówię tę sprawę. Ale po pierwsze, empatia. Magda zdaje się mieć zastrzeżenia, być rozczarowana stanem mojej empatii względem siebie. Próbuję apelować do mojej empatii, pyta, gdzież ta moja empatia? Więc spieszę odpowiedzieć. Stan mojej empatii względem osób promujących mięso w sposób świadomy, korzystający z efektów przemocy względem zwierząt, ale też nade wszystko promujących tę przemoc. Stan mojej empatii względem tych osób porównałabym do poziomu empatii lwicy względem osoby atakującej jej dziecko. Ewentualnie mogłabym również ten poziom mojej empatii porównać do poziomu empatii matki względem pedofila, który nie tylko wykorzystał jej dziecko, ale na koniec jeszcze je zamordował. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o ten temat. A teraz wróćmy do kwestii gazów i w końcu wyjaśnijmy sobie, jak to jest z tymi gazami. Czy faktycznie są jakiekolwiek podstawy, aby uważać, że weganie jednak te wzdęcia mają częściej niż inne osoby. Gazy, wzdęcia, podobnie jak i biegunki, mogą mieć wiele różnych przyczyn. I mogą to być przyczyny zarówno błahe, jak i bardzo poważne. Mogą to być nawet pierwsze symptomy poważnego problemu zdrowotnego. Dlatego nie należy ani z tego kpić, ani nie należy też tego taić, tylko koniecznie trzeba to diagnozować. Zwłaszcza dotyczy to długo utrzymujących się dolegliwości. Nie należy także ich maskować, na przykład dietą eliminacyjną. To, że wyeliminujesz ze swojej diety produkty ulegające fermentacji,
To wcale nie oznacza, że zlikwidowałaś problem. Ty go tylko i wyłącznie zamaskowałaś swoją aktualną dietą. Problem jednak tkwi nadal, nie wyleczyłaś go. Taki stan, takie postępowanie jest skrajnie wręcz nieodpowiedzialnie, skrajnie, a nawet wręcz śmiertelnie niebezpieczne. Ponieważ jeżeli, tak jak zakładam, tak jak przypuszczam ze wszystkich opisów twojej sytuacji, wygląda na to, że cierpiałaś na patologiczny przerost flory, nieodpowiedniej flory bakteryjnej, zamiast wyleczyć ten stan antybiotykiem w krótkim czasie i nadal postępować jak osoba moralna, etyczna, ty zamaskowałaś ten problem dietą. Dlaczego jest to takie niebezpieczne? Jest masa chorób i różnych przypadłości, w których absolutnie bezwzględnie trzeba odstawić mięso, tłuszcze odzwierzęce. W każdej chwili może ciebie to dopaść. W każdej chwili możesz usłyszeć jakąś diagnozę i zalecenie, bezwzględne zalecenie lekarza, że absolutnie bezwzględnie trzeba odstawić na przykład białko zwierzęce, mięso, czy jakąś określoną grupę produktów. I co taka osoba, jak ty, zrobi? Faktycznie po odstawieniu produktów roślinnych w tej chwili już nie trawisz tych produktów roślinnych. Nie wyleczyłaś problemu zdrowotnego, przez który miałaś prawdopodobnie chwilowe i prawdopodobnie niegroźne dolegliwości, takie jak właśnie biegunki, które opisujesz, czy wzdęcia. Trzeba by to było zdiagnozować i wyleczyć najprawdopodobniej antybiotykiem, być może nawet jakimiś naturalnymi środkami stabilizującymi florę bakteryjną, ale tego nie zrobiłaś. I w tej chwili faktycznie już nie jesteś w stanie trawić roślin. Sama nawet napisałaś w jednym z komentarzy, że umarłabyś, gdybyś zjadła warzywo teraz. I ty jesteś osobą zdrową? Ja jem warzywa i nie umieram, żyję. Co więcej, gdybym nawet z jakichś przyczyn, ale nawet z przyczyn czysto, powiedzmy, naukowych czy medycznych, spożyła mięso, gdybym wzięła udział w jakimś eksperymencie, gwarantuję ci, że również nic by mi się nie stało. Ponieważ ja jestem osobą zdrową. Ty nie. Ty umarłabyś, gdybyś zjadła warzywo. Czyli jeżeli w tej chwili dopadnie ciebie taka dolegliwość, że będziesz zmuszona odstawić mięso, faktycznie możesz umrzeć. Faktycznie ty już nie trawisz roślin, ponieważ aby je prawidłowo trawić, potrzebna jest przystosowana do tego flora bakteryjna, bo to przede wszystkim w dużej mierze flora wiele tych substancji roślinnych, również tych substancji antyodżywczych rozkłada. No oczywiście już nie wspominając o naszych enzymach trawiennych, bo przecież posiadamy enzymy trawiące skrobie, czyli jak najbardziej składniki roślinne. W tym momencie twierdząc, że nie trawimy, przecież bardzo elementarnym zasadom biologii. Ale już pomijajmy to. Wracamy do wzdęć. Tak jak powiedziałam, przyczyn wzdęć może być wiele różnych i nie należy śmieszkować, ani nawet taić. A nie bagatelizować tego problemu, zwłaszcza jeżeli jest to problem długotrwały. Ale przyjrzyjmy się takim najbardziej popularnym przyczynom wzdęć. Jest to przede wszystkim nadmiar białka w diecie. Tak się składa, że akurat właśnie białka i tłuszcze są ciężkostrawne. I osoby mające problemy trawienne najczęściej cierpią na gazy, spożywając tak zwaną ciężką dietę, czyli wysokobiałkową, wysokotłuszczową zwłaszcza. O tym najczęściej pewnie słyszymy i każdy z Was na pewno słyszał i ma wokół pełno takich osób. Ja osobiście wiele znam osób, zwłaszcza osoby starsze. Bardzo często mają ten problem, że ciężko trawią tłuszcze i wtedy cierpią na wzdęcia, gazy i jakieś w ogóle dolegliwości trawienne, bóle brzucha. Najczęściej słyszymy, że tak się dzieje po spożyciu tłustego posiłku, czy właśnie ciężkiego, mięsnego. Bardzo często słyszymy, że ktoś ma wzdęcia, bo zjadł jakieś żeberka tłuste. Moja znajoma miała wzdęcia po imprezie urodzinowej, na której zjadła torta z bitą śmietaną. To są takie chyba najbardziej pospolite, typowe przyczyny. Masa osób ma problemy z woreczkiem żółciowym, ma kamicę żółciową. Jest to bardzo częste. Wiele osób ma usuwany woreczek żółciowy i faktycznie takim osobom wręcz nie wolno spożywać tłuszczy.
albo w bardzo, bardzo małych ilościach i takie osoby niewątpliwie natychmiast cierpią na różne tego typu dolegliwości po spożyciu czegokolwiek. Wymieniane są także nietolerancje pokarmowe, z których bardzo często człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy. Osoba cierpi na wzdęcia, nie wie dlaczego, tak naprawdę wiąże się to na przykład z brakiem enzymu laktazy, czyli taka osoba w ogóle nie powinna spożywać nabiału, a prawdopodobnie nie wie nawet o tym i nie wie, jakie jest pochodzenie jej wzdęć. Jeżeli ten temat Was bardziej interesuje, to oczywiście informacje na ten temat znajdziecie z łatwością, ale tutaj ten temat poruszyłam nie dlatego, że chcę Wam doradzać w tej kwestii, tylko dlatego, żeby zadać Wam pytanie, dlaczego próbuje się ośmieszać wegan, przypisując im rzekome gazy? Dlaczego? Bo czy posiłki bogate w białko i tłuszcz zwierzęcy, tak jak jest to opisywane tutaj jako przyczyna numer jeden wzdęć, czy to jest cecha, taka podstawowa cecha diety wegańskiej? Pozostawiam Was z tym pytaniem, a na sam koniec jeszcze sobie pozwolę wrócić do wyzwania, które rzuciłam Magdzie jakiś czas temu. Nawet nie jestem pewna, czy była polska wersja tego wyzwania, czy ono padło tylko w języku angielskim. W każdym razie przypomnę i to skomentuję. Jakiś czas temu rzuciłam Magdzie wyzwanie, ażebyśmy zobaczyły, która z nas w jakim tempie, w jakim czasie będzie w stanie w sposób widoczny zbudować jakąkolwiek tkankę mięśniową na ramionach. Zaproponowałam minutę dziennie dla ramion. Zadeklarowałam, że będę robiła 10 damskich pompek dziennie. Magda oczywiście nawet nie potrzebuje się stosować do tego, ponieważ przecież deklaruje, że sport uprawia, że jest osobą bardzo aktywną, że pływa na co dzień, że trenuje z ciężarami, z obciążeniami, więc oczywiście ona tak czy inaczej trenuje. Ja niestety w tej chwili nie trenuję, ponieważ jak wiecie, jestem po operacji kręgosłupa i no, to już jest dłuższy temat, ale zaproponowałam coś takiego. W zasadzie już powinnam w tej chwili demonstrować Wam efekty, a póki co tego nie widzicie i tego nie robię, więc wracam do tego tematu. Dlaczego póki co nie daję znaku i nie ogłaszam światu swoich efektów? Dzieje się to tak dlatego, że pomimo, że uważam, że to jest dobry pomysł i że jestem zainteresowana tym tematem i uważam, że powinnam to zrobić, to jednak sprawie tej nadaję niski priorytet. Jeżeli śledzicie mój kanał, wiecie, że w maju zmagałam się, a właściwie przez wiele miesięcy, praktycznie całą wiosnę, od zimy do maja, zmagałam się z poważną chorobą jednej z moich świnek, która w ostateczności zmarła. Non-stop go musiałam karmić, opiekować się nim. Także przyznam, że tamta sprawa zupełnie zeszła na inny plan. W tej chwili mam sporo nowych adoptowanych zwierząt, a nawet po niedzieli jeszcze będę jechała po kolejne zwierzęta, które wymagają pilnej interwencji i pomocy. I no niestety dbanie o siebie wciąż schodzi na dalszy plan. Po prostu sprawa ta ma zdecydowanie niższy priorytet niż ratowanie życia innym istotom. Przyznam się, że mam bardzo dużo pracy przy tych zwierzętach i przy filmach, jeszcze praca zarobkowa, więc faktycznie umyka mi to. Nie mam głowy, często jestem zmęczona i już nie mam siły nawet na jakiś trening. No przyznam, że troszeczkę zaniedbałam ten temat. Bardzo, ale to bardzo jednak chcę jednak troszeczkę o siebie zadbać, pokazać jak łatwo buduje się mięśnie na diecie wegańskiej, więc jeżeli tylko u mnie sytuacja się ustabilizuje, jeżeli żadne zwierzę teraz mi nie będzie chorować i nic innego pilnego, natychmiastowego, nagłego nie wypadnie, na pewno bardzo tego chcę, bardzo chcę troszeczkę poćwiczyć, potrenować i być w stanie pokazać się wegańskie ciało kobiety w średnim wieku. Chcę, mam nadzieję, że mi się to uda, jak nie prędzej, to później i mam nadzieję, że za jakiś czas będę w stanie Wam zaprezentować swoje mięśnie. Przepraszam, że każę Wam na to czekać, ale tak jak mówię, no naprawdę jest to sprawa na ostatnim miejscu mojej listy priorytetów. Dobrze, myślę, że to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć, trzymajcie się.